Życzę, aby Polska, naród polski był zjednoczony. Nie tylko w Kościele, ale również w naszym społeczeństwie, w naszej ojczyźnie. Zjednoczony razem z tymi wszystkimi, którzy zamieszkują naszą ojczyznę. Nie tylko chrześcijanami, ale także z innymi wyznaniami. Życzę, abyśmy wszyscy wspólnie pracowali dla dobra wspólnego naszej ojczyzny. Dziękuję Panu Bogu, że nasza ojczyzna się rozwija od strony ekonomicznej, idzie bardzo do przodu, wyprzedza inne narody. Oczywiście to służy każdemu obywatelowi, który zamieszkuje w naszej ojczyźnie. Ale życzę tego rozwoju, pogłębienia również w środowiskach religijnych. Jak siadamy do stołu wigilijnego, życzymy sobie wszystkiego dobrego. Ja również życzę każdemu, kto śledzi naszą telewizję, dobra, ale jak trzeba, to i przebaczenia. Bo przecież jesteśmy ludźmi i mamy w stosunku do innych również potrzebę przebaczenia, pojednania. Niech to Boże Narodzenie będzie tym świętem pojednania, miłości, przebaczenia i solidarności. Symbolem dobra, który przychodzi do nas od Pana Boga, jest chleb, obłatek. Nim się dzielimy. Kto podejmuje, do ręki bierze, czy chleb, czy w postaci opłatka, idzie się z drugim człowiekiem, niech mu będzie bratem. Niech go miłuje. Niech mu przebacza, jeśli potrzeba. Bo tego wymaga od nas chrześcijaństwo. Tego wymaga od nas Chrystus, Chrystus narodzony w Betlejem. Dobrych, błogosławionych świąt, a także Nowego Roku życzę każdemu, który teraz jednoczy się z nami poprzez telewizję, która mnie w tej chwili nagrywa. Szczęść Boże wszystkim.